Dzień dobry Państwu, Beata Chmielewska. Zapraszam na kolejne wydanie Panoramy Chodzieskiej. A dziś w naszym programie m.in. relacja z pierwszej po wakacyjnej przerwie sesji Rady Miejskiej w Chodzieży, na której rozstrzygano wiele ważnych i kontrowersyjnych kwestii. Radni obradowali na 19. sesji Rady Miejskiej. Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad było podsumowanie wykonania budżetu za pierwsze półrocze tego roku. W piątek 10 września odbyła się 19. sesja Rady Miejskiej w Chodzieży, pierwsza po przerwie wakacyjnej. W porządku posiedzenia znalazł się szereg uchwał dotyczących aktualnego życia miasta Chodzieży. Najwięcej kontrowersji wzbudziło sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza miasta Chodzieży, w którym burmistrz poinformował o sprawach, które były przedmiotem jego zainteresowania, działania i pracy pomiędzy poszczególnymi sesjami. Przede wszystkim burmistrz Wojciech Nowaczyk poinformował zebranych na sesji o inwestycjach, jakie podjęto w mieście. Przygotowano i zmodernizowano 250 metrów kanalizacji deszczowej przy ulicy Staszica. Przy tej samej ulicy położono 250 metrów bieżących chodnika. Zamontowano także sygnalizację świetlną na wysokości Młodzieżowego Domu Kultury. Przy ulicy Buszczaka cały czas trwa remont sieci wodno-kanalizacyjnej. Przy okazji organizacji dożynek wojewódzkich archidiecezjalnych w Chodzieży wyremontowano także stadion Polonii Chodzież. Przygotowano 600 miejsc siedzących, wymieniono 200 metrów bieżących ogrodzenia i odnowiono pomieszczenia socjalne. Przy okazji burmistrz przypomniał także inwestycje podjęte nad Jeziorem Miejskim na przystani Lok, Hals i częściowo stanicy Wopru. Burmistrz poinformował także zebranych na sesji, że we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Chodzieży przygotowano w Komendzie Powiatowej Policji tak zwany niebieski pokój, służący do przeprowadzania rozmów z ofiarami przestępstw. Odnowiono także elewację Młodzieżowego Domu Kultury, także we współpracy ze starostwem. Odremontowano także elewację innych budynków w mieście, biblioteki miejskiej, budynki przy ulicy Kościuszki i na Rynku Miasta. Burmistrz poinformował także, że przeprowadzono niezbędne remonty w szkołach. 28 tysięcy dotacji z Ministerstwa Edukacji przekazano na remont schodów w szkole podstawowej nr 1, remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 3 oraz przygotowanie pracowni komputerowej w szkole podstawowej nr 1. Spłacono 62% kredytu na oczyszczalnię ścieków. Burmistrz uzyskał także gwarancję banków na spłaty kredytów i restrukturyzację zadłużenia. Burmistrz Nowaczyk przypomniał także o zorganizowaniu w mieście motorowodnych mistrzostw świata oraz dożynek wielkopolskich, dożynek archidiecezjalnych. Pogratulował także zespołowi i dyrekcji Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej 44. miejsca w rankingu 100 najlepszych firm w Wielkopolsce. W pytaniach i dyskusji dotyczącej sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej poruszono kilka ważnych kwestii. Między innymi zapytano, które inwestycje w związku z organizacją dożynek w mieście były pokryte z budżetu miasta. Burmistrz zobowiązał się, że na następnej sesji przedstawi szczegółowe rozliczenie. Dyskutowano także na temat garbu zwalniającego na ulicy Leśnej. Pytano, dlaczego łamane jest prawo, pomimo istnienia ustawy o drogach publicznych, która wyraźnie wskazuje na zakaz funkcjonowania tego rodzaju stanowisk zwalniających na drogach miejskich. Burmistrz Wojciech Nowaczyk wypowiadał się w tej kwestii i oświadczył, że nie wstrzymywał robót związanych ze zdjęciem tego garbu przy ulicy Leśnej. Głos w tej dyskusji zabrał także obecny na sesji Rady Miejskiej starosta powiatu chodzieskiego pan Władysław Krawiec, który poinformował zebranych, że właściwa komisja Rady Powiatu rozpatruje ten problem tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonować zgodnie z ustawą. Przy okazji poruszono także problem projektu skrzyżowania ronda przy ulicy Kościuszki i Marcinkowskiego. Zapytano burmistrza o to, czy zapadła już decyzja lokalizacyjna. Burmistrz Nowaczyk, tłumacząc ten problem, poruszył przede wszystkim kwestie związane z historycznym
uwarunkowaniem tego miejsca i decyzjami konserwatorskimi, które mogą wpłynąć na przyspieszenie bądź spowolnienie robót związanych z poprawieniem bezpieczeństwa na tym odcinku. Bardzo ważnym punktem wzbudzającym także szereg dyskusji i kontrowersji był kolejny punkt porządku obrad, a mianowicie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chodzieży za pierwsze półrocze 2004 roku. Informację dotyczącą wykonania budżetu za pierwsze półrocze tego roku złożył skarbnik miejski pan Roman Beger. I tu nie obyło się bez dyskusji i często bardzo ostrych wypowiedzi radnych, zwłaszcza radnych klubu Porozumienie. Biorąc co miesiąc pensję, niemałą pensję, jest zobowiązany do wykonywania budżetu. Ten budżet został tutaj uchwalony przez Radę. I nie mówienie o tym, co kiedyś będzie, lecz pana obowiązkiem za swoje wynagrodzenie, które pan otrzymuje, jest realizowanie budżetu. Jak już mówiłem na początku, podstawowym aktem prawnym, dzięki któremu funkcjonuje samorząd, jest ustawa o finansach. I pan bierze pensję, będę tego w pana obowiązkach, na pana stanowisku, jest realizowanie budżetu. Nie opowiadanie, co było, co będzie, ale wykonywanie tego budżetu. A pan w sposób rażący zaniedbuje wykonywania budżetu, powiem więcej, w sposób nieodpowiedzialny pan wydaje pieniądze, których po prostu nie ma. Odpowiadając na zarzuty kierowane pod adresem burmistrza Wojciecha Nowaczyka, ten stwierdził, że miasto funkcjonuje w zadłużeniu już od dłuższego czasu. Obciążył winą za to zadłużenie poprzednią kadencję i związane z nią promesy spłat zaległości w związku z pobranymi kredytami. Oświadczył także, że istnieje szansa na szybkie spłacenie bieżących zaległości od dłużników, bowiem uzyskał już od nich tego rodzaju zapewnienie. Te tłumaczenia jednak nie przekonały radnych Porozumienia i ciągle podkreślali, że wydano w tym półroczu 4 400 000 zł ponad zaplanowane wydatki. Taki brak dyscypliny budżetowej jest według radnych Porozumienia nie do przyjęcia. Następnie radni podjęli decyzję w sprawie wielu uchwał, które znalazły się w porządku posiedzenia na tej 19 sesji Rady Miejskiej. Ważnym punktem budzącym szereg dyskusji i kontrowersji był także ten dotyczący powołania jednostek pomocniczych na terenie miasta Chodzieży, osiedli oraz nadania im statutów. O komentarz stosunku radnych do tej uchwały poprosiliśmy przedstawicieli obu klubów. Jakie jest stanowisko radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie podjęcia uchwały o radach osiedli i powołania ich statutów? No to może nie tylko Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale wszystkich radnych, dlatego że chcieliśmy uniknąć wszelkich nieprawidłowości niezgodnych z ustawą odnośnie powoływania dodatkowych czy jednostek samorządowych, jakimi są rady osiedlowe, i tego żeśmy dokonali po wielkiej analizie, i jednym z wymogów było to, żeby przeprowadzić konsultacje ze społeczeństwem, gdzie się nie mówi się o żadnych procentach. Ja uważam, że Sojusz Lewicy Demokratycznej te konsultacje rozpoczął w chwili kampanii sprawozdawczo-wyborczej do rad samorządowych. W związku z tym było to dalszym ciągu uzupełnieniem tylko prowadzenia w szerszym jakimś okresie czasu konsultacji ze społeczeństwem miasta Chodzieży. Po to, żeby uniknąć jakichkolwiek dodatkowych kosztów, wybraliśmy trochę nieszczęsny, trzeba powiedzieć, okres wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ale było to tylko podyktowane tym, żeby nie stwarzać dodatkowych kosztów dla, zresztą dzisiejsza sesja o tym powiedziała, w jaki sposób i w jakich jesteśmy sytuacji finansowej w obecnej chwili na dzień dzisiejszy. I stąd jesteśmy, znaczy ja jako Zimniak Zygmunt, upoważniony przez klub radnych SLD do stworzenia wszelkich warunków utworzenia rad osiedlowych na terenie miasta
chodzieży. W związku z tym, jakie będzie stanowisko poszczególnych naszych członków, okaże się w głosowaniu przyjęcia uchwały i statutu rad osiedlowych na terenie miasta Chodzieży. Uważam, że nam się to powiedzie. Dziękuję bardzo. Jakie jest stanowisko Klubu Radnych Porozumienie w sprawie uchwały o powołaniu rad osiedli i przyjęcia ich statutów? Klub Radnych Porozumienie, widząc wyniki wyborów, konsultacji dotyczące utworzenia rad osiedli, gdzie głosowało około 200 osób, gdzie jest to niecały procent mieszkańców miasta, gdzie były okręgi, gdzie głosować przyszła jedna osoba, uważa, że w obecnej sytuacji miasta nie stać na to, żeby tworzyć kolejną strukturę, która będzie, gdzie w sposób oczywisty oczekiwała pomocy finansowej miasta. Przy fatalnej sytuacji finansowej, w sytuacji, gdzie inwestycje na najbliższe lata w zasadzie będą tylko znikome, my, Klub Radnych Porozumienie, jest przeciwny tworzeniu w tej chwili komitetów osiedlowych. Z jednej strony nie ma poparcia społecznego, bo nie ma. Tak naprawdę to głosowali członkowie komisji i kilka osób. Brak pieniędzy w kasie miasta, tworzenie coś, żeby stworzyć pozory demokracji wśród mieszkańców. Uważamy my, że nie jest ten czas, aby tego typu inicjatywy mogły być zrealizowane. Są radni, którzy powinni być przełożeniem mieszkańców na tworzenie budżetu miasta. Są przykłady doskonałych związków sąsiadów, którzy potrafią się zorganizować, jeżeli trzeba zrobić ulicę, jeżeli wiele przykładów święta ulic, festynów, pikników. Lokalna społeczność, jeżeli chce się zorganizować, widzi potrzebę, potrafi bez udziału polityków lokalnych, bez przymusowych akcji i bez tego typu działań. A więc uważamy, że jako Klub Porozumienie nie jest w tej chwili ani czas na tworzenie tego typu struktur, no ani też nie ma społecznej woli tworzenia. Te wyniki konsultacji mówią jednoznacznie. Kiedy porządek sesji dotarł do punktu dotyczącego powołania jednostek pomocniczych na terenie miasta, czyli osiedli oraz nadania im statutów, radni w głosowaniu odrzucili projekt tej uchwały. Bez większych zastrzeżeń radni przyjęli szereg innych uchwał dotyczących m.in. sprzedaży nieruchomości, ustanowienia służebności gruntowej czy nabycia na własność mienia komunalnego. Radni podjęli także uchwałę dotyczącą pomocy finansowej gminie Piła w związku ze współdziałaniem w ramach programów profilaktycznych. Podjęli także uchwałę dotyczącą opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży oraz szereg uchwał dotyczących pomocy społecznej. Na koniec radni dyskutowali na temat skargi złożonej przez pana Mariusza Wolfa dotyczącej utrudnienia przeprowadzenia inwestycji przez burmistrza miasta Chodzieży. Jak poinformował zebranych na sali sesyjnej przewodniczący Rady Miejskiej pan Eugeniusz Skawiński, prowadzi on negocjacje pomiędzy stronami konfliktu, czyli burmistrzem miasta Chodzieży a panem Mariuszem Wolfem, które mają doprowadzić do ugody. Na koniec burmistrz poinformował zebranych na sali sesyjnej o działaniach podjętych w związku z przekazaniem do dnia 1 lipca 2005 roku Chodzieskiemu Towarzystwu Narciarskiemu nieruchomości położonych w obrębie stoku narciarskiego. Na tym zakończono obrady tej 19. sesji Rady Miejskiej. Kolejna sesja przyniesie też szereg ważnych rozstrzygnięć dotyczących bieżących spraw miasta Chodzieży. W Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży przeprowadzono symulację akcji ratowniczo-gaśniczej. Wszystko to po to, by skoordynować służby ratujące życie i zdrowie jego mieszkańców. 10 września przeprowadzono w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży symulację akcji ratowniczej związaną z zagrożeniem pożarowym. Naszym gościem jest młodszy kapitan pan Mariusz Kowalski z Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży. Panie kapitanie, w jakim celu przeprowadza się akcje tego typu w takich właśnie placówkach? Celów tu można wymienić kilka. Pierwszym to jest przećwiczenie samej ewakuacji. W obiekcie tym znajdują się osoby o
ograniczone jest zdolności poruszania się i tutaj, jeżeli wystąpi podczas ewentualnych działań aspekt ewakuacji, musi być to przedtem przećwiczone. W obiekcie tym znajduje się 125 osób, z których przeszło połowa to są osoby leżące albo na wózkach. Obiekt jest trzykondygnacyjny, także sama ewakuacja jest tutaj jakby celem najważniejszym. Oczywiście współpraca służb, zaznajomienie pensjonariuszy z widokiem strażaka, z odgłosem aparatu, który ma na plecach. No i oczywiście, jak mówiłem już wcześniej, współpraca wszystkich służb, a trochę tych służb podczas tych ćwiczeń było. No właśnie, obserwujemy właśnie sytuację, kiedy rozpoczyna się ta akcja ratowniczo-gaśnicza. Podjeżdżają pojazdy Straży Pożarnej. Jak przebiega sama koordynacja takich działań? W jakiej kolejności powiadamiane są poszczególne służby i jaka jest rola dowódcy podczas takiej akcji? Znaczy tutaj w tym przypadku jest to jeden z trzech obiektów na terenie powiatu chojeckiego, który jest monitorowany. Jest on wyposażony w odpowiednie czujki i tu założyliśmy, że nastąpił pożar na trzeciej kondygnacji. Stworzyliśmy takie sztuczne zadymienie i zadziałała wówczas czujka, która dała nam sygnał na naszym stanowisku kierowania, że w takim obiekcie wystąpił pożar. No później jest określona procedura, czyli następuje telefon do zakładu z potwierdzeniem tej informacji. Po uzyskaniu takiego potwierdzenia zaczyna się jakby uruchamianie wszystkich sił, które są potrzebne podczas takiego rodzaju zdarzeń. Czyli w pierwszym rzędzie jedzie straż pożarna, później dzwoni się po pogotowie, policję, wszystkie służby, które są również potrzebne takiego rodzaju jak energetyka, jak zakład gazowniczy, policja i oczywiście straż miejska. W związku ze specyfiką tego obiektu musimy zdawać sobie sprawę, że no, czym więcej sił, tym lepiej. W ilu strażaków i pracowników innych służb uczestniczyło w tej akcji, bo jak wiemy, jest to dom pomocy społecznej, który liczy wielu mieszkańców, wielu pracowników. Jest to sytuacja szczególnie utrudniona, więc ilu jest potrzebnych specjalistów do przeprowadzenia takiej akcji? Oczywiście to były ćwiczenia i tu mogliśmy sobie pozwolić na siły prawie że wystarczające, także łącznie w ćwiczeniach brało udział 42 ratowników, czyli i strażacy, i pracownicy pogotowia ratunkowego i tych służb, które wcześniej już wymieniłem. W rzeczywistości no niestety dysponujemy mniejszą liczbą osób, także w tym pierwszym rzucie do samych działań przyjechałoby około 14-15 osób. Do przeprowadzenia akcji w takim trzykondygnacyjnym budynku, który ma też dosyć skomplikowaną kubaturę wewnątrz, potrzebny jest specjalistyczny sprzęt do możliwie jak najszybszego działania na zewnątrz budynku. Tutaj właśnie obserwujemy sytuację, kiedy już rozpoczęto ewakuację z użyciem między innymi wysięgników, tych wielkich drabin. Czy ten sprzęt, którym obecnie dysponujecie, jest wystarczający do tego, by akcje w tego typu obiektach przeprowadzać? No tak, tu możemy się pochwalić, że posiadamy już podnośnik, który przy obecnej wysokości wszystkich budynków, które są na terenie naszego powiatu, może nam zapewnić skuteczne działanie. Ale musimy pamiętać, że w tym obiekcie, specyfika tego obiektu i pensjonariuszy, którzy tam się znajdują, nie jesteśmy w stanie ich wszystkich ewakuować na zewnątrz, w związku z ich ograniczoną zdolnością poruszania się. Dlatego tutaj jakby takimi miejscami ewakuacyjnymi, poza tymi, które były na zewnątrz, to właśnie był balkon na trzeciej kondygnacji i świetlica. I w związku z tym, że do tego balkonu prowadzi tylko jedno wejście wewnątrz budynku, tam założyliśmy, że było duże zadymienie, wszelkie działania związane czy to z ratowaniem ludzi, tak jak widzimy właśnie na obrazie, czy z udzieleniem im pierwszej pomocy, muszą się odbyć przy użyciu podnośnika. Nie jesteśmy w bardzo szybkim czasie tych wszystkich ludzi tam usunąć, dlatego ważne jest, żeby dowieźć tam, dotransportować tam lekarza, odpowiednie służby medyczne. Budynek, jak wspominaliśmy, jest trzykondygnacyjny, wobec tego potrzebne jest zabezpieczenie na każdej z kondygnacji. Jak koordynowano działania strażaków, którzy czuwali nad samym przebiegiem ewakuacji z poszczególnych pięter? Raczej, mówiąc szczerze, my nie jesteśmy, znaczy bardzo mało akcji jest takich, w których straż pożarna prowadzi tą ewakuację. Tutaj główny ciężar spoczywa jednak na pracownikach.
Dlatego też założyliśmy w tych ćwiczeniach, że to oni się zajmą tą ewakuacją. Ewentualnie później, jeżeli już nasze siły dotrą, jakieś osoby pozostaną, czy to w strefie zadymienia, czy strefie innej, to wówczas podejmą te działania nasi strażacy. Skoro taką ważną rolę w tego typu działaniach odgrywają pracownicy obiektów takich jak Dom Pomocy Społecznej, to jak ocenia Pan ich przygotowanie i ich zachowanie podczas tej akcji symulacyjnej? Przecież wiadomo, że wymaga takie zachowanie zimnej krwi, wymaga spokoju, opanowania. Czy pracownicy Domu Pomocy Społecznej są przygotowani pod tym względem do tego rodzaju działań? Założyliśmy z panem dyrektorem, że będzie skład pracowników będzie ten najmniej liczny, czyli ten, który występuje w porze nocnej, to jest około 7 pracowników i tych 7 pracowników przeprowadzało tą ewakuację i tu muszę stwierdzić, że była przeprowadzona prawidłowo. Oczywiście wyszło kilka przypadków, ale to już było raczej związane z samymi osobami, które nie chciały zbytnio uczestniczyć. No ale tu wiadomo, to są ćwiczenia, to nie będziemy ich na siłę wyciągać czy wydobywać z tych pomieszczeń. Pracownicy zrobili swoje zadania prawidłowo, umiejętnie policzyli te osoby, które zostały ewakuowane, te, które pozostały w pokojach i te informacje zostały przekazane ratownikom do późniejszych jakby działań. Obserwujemy właśnie działania służb medycznych. W takich przypadkach jak zagrożenie pożarowe często zdarza się, że są osoby szczególnie poszkodowane. W tym przypadku też była symulacja tego rodzaju sytuacji. Jak koordynowano te działania? Znaczy tutaj celem było obliczenie czasu potrzebnego do ewakuowania jednej osoby z tego balkonu, żeby sobie zdawać sprawę ewentualnie ile byśmy potrzebowali czasu do ewakuowania wszystkich osób. Ze służbą zdrowia, zresztą jak i z pozostałymi służbami, często ćwiczymy i to już są dla nas praktycznie stałe elementy. W takiej sytuacji zazwyczaj też powiadamia się najbliższy szpital. W tym przypadku dokąd byli transportowani potencjalni ranni? W tym przypadku ranni byli, znaczy niekoniecznie ranni. Znaczy tak, tutaj ta osoba ranna była transportowana do naszego szpitala, ale pozostał problem osób ewakuowanych, bo musimy założyć sobie wersję na niepogodę, na zimę, gdzie te osoby nie mogą zbyt długo pozostać na świeżym powietrzu, nieraz zbyt świeżym dla nich. Dlatego są takie obiekty, do których te osoby ewakuowane są odwożone. W tym przypadku był to Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy, do którego odwieźliśmy autobusem 27 osób plus 3 osoby na wózkach. To też był jeden z celów naszych ćwiczeń, żeby sprawdzić, ile tych osób jesteśmy w stanie przewieźć, czy autobusy, które są w naszej możliwości do użycia, spełniają jakby warunki do transportowania osób niepełnosprawnych. Widzimy właśnie, jak osoba poszkodowana, ranna jest na podnośniku, będzie transportowana na dół do karetki i przewożona do szpitala. Załóżmy, że taka sytuacja ma miejsce w rzeczywistej kwestii. Czy oceniając te wszystkie symulowane akcje, których było kilka w ostatnim okresie, możecie stwierdzić jasno i wyraźnie i powiedzieć mieszkańcom Chodzieży i powiatu chodzieskiego, że mogą się czuć bezpieczni, bo służby są tak skoordynowane, by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę życia każdemu, kto w takiej sytuacji zagrożenia się znajdzie? Tak, mogę zgodzić się z Pani opinią, tym bardziej, że ten okres naszej harmonizacji działań już trwa od kilku lat. I praktycznie procedury, algorytmy, które zostały wcześniej wypracowane, spełniają się teraz w 100%. Oczywiście są sytuacje, których nikt nie jest w stanie przewidzieć, ale czym więcej ćwiczymy, czym więcej się spotykamy, tym mamy większe szanse na zadziałanie właśnie w takich trudnych sytuacjach. Które obiekty na terenie miasta Chodzieży i powiatu chodzieskiego są najtrudniejsze, jeżeli chodzi o sytuację zagrożenia pożarowego? Znaczy, to by trzeba było rozpatrywać może w dwóch aspektach. Po pierwsze zagrożenie pożarowe, czyli to znowu takie obiekty, które jakby same w sobie mają najwięcej możliwości do powstania pożaru, a jak już tam pożar powstanie, to znowu przybierze nam dosyć duże rozmiary. I tutaj wiadomo, nasz Europol, wszelkiego rodzaju stolarnie, które są też, stanowią duże obciążenie, ale do samej ewakuacji, czyli w przypadku jakiejś nieszczęsnej bomby czy czegokolwiek, to oczywiście szpitale, jeden i drugi, no i Dom Pomocy Społecznej. To są te nasze obiekty
najtrudniejsze działania. Jak długo trwała ta akcja symulacyjna, biorąc pod uwagę moment powiadomienia o zagrożeniu do zakończenia całkowitego akcji? Łącznie cała akcja trwała 2 godziny. W ostatnim okresie poważnym problemem chodzieckich akwenów wodnych jest kłusownictwo. Na chodzieckich jeziorach coraz częściej pojawiają się sieci, które rozstawiają bezprawnie kłusownicy, by łowić w ten sposób ryby. W ostatnim czasie prawdziwą plagą chodzieckich jezior stało się kłusownictwo. Polski Związek Wędkarski, oddział w Chodzieży wraz ze Strażą Akwenów Wodnych coraz to częściej wydobywa z chodzieckich jezior profesjonalne sieci, które rozstawiają kłusownicy. Sieci te, zwane wontonami, bywają często ogromnych rozmiarów. Ostatnio wyciągnięte z jeziora miejskiego miały 100 metrów długości. O wysokości 3 metrów umieszczone były na głębokości 5 metrów, tak więc niewidoczne były z brzegów jeziora. Kłusownictwo jest o tyle ważnym problemem, że rozstawiane na akwenach wodnych sieci stanowią duże niebezpieczeństwo dla korzystających z akwenów wodnych, motorowodniaków, turystów i innych osób przebywających na zbiornikach wodnych. Okazuje się, że kłusownicy są rzeczywiście wyspecjalizowani i doskonale zorganizowani. Nie tylko mają do dyspozycji coraz to lepszej jakości sprzęt, ale taki system ostrzegania się i powiadamiania w ramach akcji przeprowadzonych przez Straż Wodną, by nie dać się złapać na gorącym uczynku. A według przepisów prawa obecnie nawet posiadanie tych wielkich sieci, wontonów, jest karane, jest przestępstwem. Tym bardziej umieszczanie ich na akwenach wodnych. Tego rodzaju sieci mogą łowić ryby różnego typu, różnych gatunków. Te zaprezentowane mogły łapać ryby nawet ponad kilogramowe. Okazuje się, że chodzieccy kłusownicy mają ciągle klientów, dlatego często rozstawiają sieci w różnych niedostrzegalnych miejscach. Funkcjonowanie Straży Wodnej i aktywność członków Polskiego Związku Wędkarskiego w Chodzieży pozwala zapobiegać działaniom kłusowników. Niestety okazuje się, że często umyka to uwadze wielu korzystających z chodzieckich akwenów wodnych. Podstawowym problemem, na jaki uskarżają się członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego, jest luka prawna, bo według nich sprzedaż i zakup wontonów powinna być tylko dla osób uprawnionych. Polski Związek Wędkarski będzie jeszcze w tym roku opracowywać obywatelski projekt ustawy, tak aby zapobiec przestępczości tego typu. Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego w Chodzieży zwracają się z apelem do wszystkich korzystających z chodzieckich jezior, by wszelkie symptomy tego rodzaju działalności kłusowniczej niezgodnej z prawem jak najszybciej zgłaszać organom ścigania. Już po raz kolejny na terenach przy kościele parafialnym w Raczynie zorganizowano festyn, z którego dochód przeznaczono na niezbędne remonty kościoła w Zacharzynie. Na terenach przy kościele parafialnym w Raczynie po raz kolejny zorganizowano integracyjny festyn parafialny. Festyn ten, tak jak i w latach minionych, miał bardzo szczytny cel. Cały dochód uzyskany podczas tego spotkania parafialnego przekazany zostanie na niezbędne prace remontowe, które należy wykonać w kościele w Zacharzynie. Na festyn do Raczyna zjechały licznie całe rodziny. Uczestniczyć można było w wielu przygotowanych przez organizatorów atrakcjach. Była m.in. wielka loteria fantowa, w której główną wygraną była wycieczka pielgrzymka do Rzymu. Ciekawe atrakcje czekały również na najmłodszych uczestników tego festynowego spotkania. Można było skorzystać z okazji, by na dłoniach, twarzach uczestników powstały atrakcyjne prace plastyczne, artystyczne rysunki na ciele. Dla dzieci także przygotowano szereg atrakcji. Byli m.in. bajkowi i filmowi goście, którzy bawili najmłodszych swoją obecnością i zapraszali do wspólnej, atrakcyjnej zabawy. Wiódł prym oczywiście organizator, proboszcz miejscowej parafii, który zachęcał wszystkich do udziału w
przygotowanych konkursach, zabawach tanecznych i do korzystania ze wszystkich atrakcji przygotowanych dla uczestników. Co roku na Festyn do Raczyna przyjeżdżają licznie mieszkańcy właściwie całego powiatu chodzieskiego. Zaproszenia rozchodzą się w okolicznych parafiach, tak by jak największa ilość osób zaangażowała się w szczytne dzieło wspomagania remontów kościołów parafii. Na Festyn do Raczyna przyjechały więc jak co roku całe rodziny. Świetnie bawili się najmłodsi w towarzystwie bohaterów znanych, popularnych bajek, filmów i programów telewizyjnych. Wszystko po to, by wspomóc z symbolicznym groszem szczytny cel remontu kościoła. Dla nieco starszych uczestników festynu także przygotowano ciekawe propozycje. Można było m.in. spróbować swoich sił w wielkim strzelaniu. Ale przede wszystkim na wszystkich uczestników tego spotkania czekał pyszny posiłek. Za symboliczne 2 złote można było zjeść apetyczną kiełbasę z grilla, apetyczne grillowane pałki i inne smaczne specyfiki. Wszyscy uczestnicy z niepokojem obserwowali niebo, bowiem zanosiło się, że w każdej chwili może zrosić ich rzęsisty deszcz. Ale jak się okazało, pogoda była sprzyjająca, tak by wspólnie, atrakcyjnie spędzać czas i zaangażować się w dzieło remontu kościoła. Fajne festynie. Może dzieci, które się boją, to może rodzice przyjdą z nimi, co? Idziesz też do kółeczka? Chodź. O, chłopacy już biegną wszyscy. Wszystkie dzieci, a babcie idą z wnukami, wszystkie babcie teraz słyszone. Pani Zdzisza też weźmie swojego wnuczka, wnuczkę i idzie już. Wszyscy bierzemy swoje dzieci do kółeczka. Już od kilku lat 22 września jest Europejskim Dniem Bez Samochodu. Po raz pierwszy w tym roku w tą akcję popularyzującą sport rowerowy i działania proekologiczne zaangażował się powiat chodzieski. Powiat chodzieski po raz pierwszy w tym roku angażuje się w akcję Europejski Dzień Bez Samochodu, która organizowana jest 22 września. Dzień Bez Samochodu to kampania, która jest odpowiedzią na negatywne konsekwencje wynikające z nadmiernego ruchu samochodowego w miastach. W wielu aglomeracjach miejskich ludzie narzekają na niską jakość życia przez zanieczyszczenie powietrza, stres, wysoki poziom hałasu, wypadki i zajmowanie coraz większej przestrzeni przez samochody. Dlatego też głównym celem kampanii Dzień Bez Samochodu jest kształtowanie proekologicznych wzorców zachowań oraz popularyzacja transportu miejskiego przyjaznego środowisku. Panie starosto, w tym roku powiat chodzieski po raz pierwszy angażuje się w akcję Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Czym podyktowana była decyzja o włączeniu się chodzieży powiatu chodzieskiego w tą kampanię? No, tu chyba nie trzeba właściwie podkreślać zasadniczego tematu. Są to działania proekologiczne. Nie tylko zresztą my, nasi sąsiedzi najbliżsi, Oborniki, Wągrowiec również przystąpiły do tego programu, a rzecz się ma po prostu w ochronie środowiska. To jest główny temat, który jakby jest podtekstem do tego rodzaju działań. Myślę, że to jest kwestia również bezpieczeństwa szczególnie dzieci poruszających się, a nam każdemu na zdrowie po prostu wyjdzie, abyśmy raz w roku, oby było częściej, raz w roku przynajmniej do pracy przyjechali nie samochodem, ale na przykład rowerem, czy też komunikacją podmiejską, bo w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby ograniczyć ilość poruszanych pojazdów, emisję do powietrza, spalin, po to, żebyśmy mogli oddychać po prostu zdecydowanie czystszym powietrzem. No tu chcę powiedzieć o takich mocnych przykładach. 12 tysięcy litrów jedno drzewo daje nam, a 6 tysięcy już zabiera samochód, także po prostu, a człowiek zużywa 30. Także tu chodzi o to, żebyśmy mieli jak najszersze spektrum możliwości poprawy ekologicznej tego środowiska, w którym żyjemy. Popularyzacja działań proekologicznych i sportów rowerowych ma też kolejny cel i podtekst, jak myślę. Chodzi o to, aby na terenie Szwajcarii Chodzieskiej, powiatu chodzieskiego, powstało jak najwięcej ścieżek rowerowych, które umożliwią realizację w praktyce tych wszystkich celów.
To się zgadza. Jest to wyjątkowo trudny temat, szczególnie tam, gdzie mamy jakby substancję, która istnieje już. Utworzenie ścieżek rowerowych wymaga wtedy zdecydowanie innych działań. Natomiast jak już kiedyś wspominałem lat temu parę, że wszystko to, co robimy w tej chwili w formie inwestycji i gdzie są takie możliwości, tam również będą tworzone ścieżki rowerowe. Myślę, że uda się namówić również radnych miasta, żeby zechcieli w najbliższym czasie podjąć jakby zdecydowaną inwestycję wokół naszego jeziora miejskiego, dużego jeziora, aby po prostu uporządkować cały ten ciąg komunikacyjny, budując przy okazji również kwestię możliwości poruszania się rowerami, a więc tą ścieżkę rowerową, taką tradycyjną ścieżkę rowerową. Spotykamy się 22 września na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić mieszkańców miasta Chodzieży i powiatu chodzieskiego do wzięcia aktywnego udziału w promocji zdrowia i promocji sportów rowerowych. Zapraszam oczywiście nie tylko mieszkańców Chodzieży, ale mieszkańców całego powiatu. Takie przygotowaliśmy bardzo ładne ulotki. One będą rozprowadzone za pośrednictwem głównie dzieci i naszych miłych, sympatycznych kolegów wójtów i burmistrzów. No i problem nasz to polega również na tym, że tego 22 każdy z nas, w tym również ja, wsiadam na rower, przyjeżdżam do pracy, w związku z tym poruszanie się jakby w tym dniu sprawniejsze w celu załatwienia różnych spraw takich pilnych, służbowych będzie lekko utrudnione. No ja akurat jestem w dobrej sytuacji, bo akurat samochodu nie mam, samochód jest w remoncie, także przyjeżdżam rowerem. Po prostu przyjeżdżam rowerem, może nie w tradycyjnym garniturze, bo to by nie fajnie wyglądało, ale ubrany na sportowo. Stąd też przepraszam wszystkich tych, którzy przyjdą, że będę ubrany na sportowo. I zapraszam do poruszania się w dniu 22 września po prostu bez pojazdów samochodowych. Harcerze z Komendy Chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Chodzieży ledwo co podsumowali akcję letnią, która uznana została za wyjątkowo udaną, a już przystąpili ostro do pracy. Rozpoczęli rok nauki i pracy od remontu pomieszczeń w harcówce. W pomieszczeniach Komendy Chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Chodzieży trwają wzmożone prace remontowe. Harcerze chodzieccy długo czekali na możliwość wykonania generalnego remontu swoich pomieszczeń, tak by dobrze służyły one pracy wychowawczej i pedagogicznej z młodzieżą. Jednak remont ten możliwy był dopiero po wymianie dachu tzw. harcówki przy ulicy Staszica. Dzięki zaangażowaniu samorządu lokalnego w końcu dach wymieniono i harcerze przystąpili do intensywnej pracy przy odnawianiu swoich pomieszczeń. Zadbali o to, by kolorystyka wnętrza była jak najbardziej przyjazna i kojarzyła się z elementami typowymi dla harcerskiego wypoczynku i harcerskiej pracy. Harcerze remontują pomieszczenia własnym sumptem. Zawsze znajdzie się wśród nich ktoś, kto potrafi wykonywać prace remontowo-budowlane. Dzięki temu zmniejsza się maksymalnie koszt wykonywanych prac remontowych. W przygotowanych pomieszczeniach pracować będą nie tylko harcerze Komendy Chówca Związku Harcerstwa Polskiego z Chodzieży, ale przygotowano także pomieszczenia dla klubu łącznościowców, którzy będą korzystać z gościnności harcerzy. Także pomieszczenie dla nich przygotowane zostało poddane generalnemu remontowi. W prace remontowe zaangażowali się wszyscy harcerze z naszej Komendy Chówca, tak by remont przebiegał sprawnie, by jak najszybciej można było rozpocząć dynamiczną pracę z młodzieżą. A chętnych do wstąpienia do harcerstwa, jak się okazuje, jest coraz więcej. Po wielu latach upragniony remont w Komendzie Chówca, być może pomieszczenia już wkrótce będą mogły gościć harcerzy w dobrych warunkach. Długo czekaliście na ten remont? Tak, czekaliśmy na remont dość długo, bo niestety dach, który jest widać za nami z tyłu, był już w stanie agonalnym. Leciało z wszystkich stron 8 misek. Dzisiaj można powiedzieć, że dzięki Urzędowi Miasta w Chodzieży, który naprawił nam dach, możemy kontynuować nasz nowy remont. Myślę, że będzie ładnie. Jest tam nowy teraz klub łączności, jest harcówka, jest biuro dla instruktorów, oczywiście ubikacja, kuchenka i biuro Komendy Chówca Chodzież. Wszystko robicie własnymi rękami. Okazuje się, że harcerze nie tylko potrafią znakomicie organizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży, pielęgnować wyznawane przez siebie wartości, ale także mają zdolności remontowe i ekipa, która tam pracuje pełną parą i widać już pierwsze efekty tego remontu. Tak, oczywiście. No, wszystko robimy zawsze własnym sumptem. Wszystkie naprawy na stanicach harcerskich, na naszych bazach obozowych, a także właśnie tutaj. Mamy znajomych, jedni przyjdą gipsować, drudzy przyjdą robić prąd, a nasi chłopacy malują, szlifują i robią wszystko, żeby
szybko zrobić, bo już czas nagli, jest wrzesień, a zbiórki, wiadomo, mogą się odbywać jeszcze, dopóki nie ma zimna na dworze. Przy okazji wymieniacie instalację elektryczną, czy jeszcze jakieś planowane remonty po malowaniu? Tak, wymieniamy instalację elektryczną, która już niestety była w dość złym stanie, to była instalacja z lat 60. w aluminium. W tej chwili myślimy jeszcze o tym, żeby zrobić ubikację, no jest to taki już praktycznie wymóg europejski. Na szczęście są jakieś pieniądze, zwłaszcza właściwie z trzech źródeł pieniądze są w tej chwili. Jedno źródło to nasze zarobki z tytułu wynajęcia bazy w Wiastowie Lubatowie, drugie źródło to nasze składki członkowskie, a trzecie źródło to od tamtego roku się udało nam przyjąć tak zwany 1% od podatku. Była to kwota niemała, bo to aż 2,5 tysiąca, z tego właśnie możemy cokolwiek zrobić. A po remoncie już nie będzie czasu na odpoczynek, bo zacznie się ostry kolejny rok pracy. No oczywiście, my nie mamy cały czas odpoczynku. Generalnie wszyscy pracujemy pełną parą, jak to można powiedzieć. Dzisiaj już widać, są dwie zbiórki, jedna nowa drużyna, która jest powstała dzisiaj przy szkole numer 1, jest na boisku teraz spotkanie. Ponad 30 dzieci tam stoi z nową duchną, która będzie no, ich opiekunką. Mamy w planach dużo, mamy w planach zimowisko. Pierwszy raz od 6 lat chcemy zimowisko zrobić w Bukowinie Tatrzańskiej. A na drugi rok, jak zwykle, akcja letnia, aczkolwiek już nie w Lubiatowie, tylko w innym miejscu. Nie zdradzę tam nic, dzisiaj nie wiemy jeszcze. Być może będzie tak udana jak tegoroczna, tego życzymy. No, dziękuję. Wyremontowane pomieszczenia harcówki już wkrótce witać będą nowych harcerzy, a tym, którzy angażują się w pracę na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego w Chodzieży już od wielu lat, służyć będą jeszcze większemu podwyższeniu jakości tej pracy. Przed harcerzami intensywny rok pracy, a potem kolejna akcja letnia. Oby była ona tak udana jak przebiegający sprawnie remont i poprzednie działania harcerzy. Chodziejski Miejski Zakład Energetyki Cieplnej znalazł się w rankingu 100 najlepszych firm w Wielkopolsce. To prestiżowe wyróżnienie świadczy o intensywnych działaniach firmy na rzecz podwyższenia jakości usług. Chodziejski Miejski Zakład Energetyki Cieplnej znalazł się w rankingu 100 najlepszych firm w Wielkopolsce. W tegorocznej 9. edycji konkursu Złote Firmy Wielkopolski zgłosiło się nieco mniej przedsiębiorstw i instytucji, aniżeli w latach ubiegłych. Zasady kwalifikacji do konkursu nie uległy zmianie. Mogło do niego przystąpić każde przedsiębiorstwo, które mając swoją siedzibę, oddziały lub filię w Wielkopolsce, aktywnie uczestniczy w jej życiu gospodarczym. Warunkiem wzięcia udziału w rywalizacji o tytuł najlepszego przedsiębiorstwa było przesłanie na adres siedziby organizatorów, czyli Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kwestionariusza ankietowego publikowano wielokrotnie na łamach oraz dostępnego na stronach internetowych organizatorów. Ponadto do większości dużych i średnich przedsiębiorstw skierowane zostały bezpośrednio listowne zaproszenia do udziału w konkursie. Do oceny przedsiębiorstw zastosowano metodologię obejmującą dwie grupy kryteriów: indeksy dynamiki oraz wskaźniki ekonomiczno-finansowe obrazujące rentowność, wydajność i efektywność gospodarowania przedsiębiorstwa. Punkty przyznawane w obu kategoriach przemnożono przez odpowiednie wagi, zsumowano i w ten sposób otrzymano końcową, sumaryczną ocenę uczestników. W kolejnych edycjach konkursu większe znaczenie nadawano wskaźnikom niż indeksom dynamiki. W zeszłorocznym i tegorocznym wydaniu w porównaniu do lat poprzednich ich znaczenie wzrosło jeszcze bardziej, z uwagi na utrzymującą się tendencję osłabienia koniunktury w naszym kraju. Indeksy dynamiki wyznaczono m.in. dla zysku netto, sprzedaży, eksportu, nakładów inwestycyjnych i zatrudnienia. Brano pod uwagę także wysokość płac, wydajność pracy oraz nakłady na marketing. Analizę wskaźnikową z kolei oparto na ocenie rentowności sprzedaży, kapitału własnego, udziału kosztów w wartości sprzedaży i relacji inwestycji do zysku. Miernikami uzupełniającymi były również udziały polskich surowców i półproduktów, udzielone dotacje oraz absolutna wartość przychodów. Firmy w rankingu 100 najlepszych w Wielkopolsce były podzielone według kilku kategorii. Wybrano także złotego inwestora, złotego eksportera oraz podranking 100 firm, które były klasyfikowane według przychodów. Z uwagi na specyfikę działalności przedsiębiorstw dokonano odrębnego zestawienia według absolutnej wartości przychodów. Klasyfikacja ta odwołuje się do pierwszych edycji konkursu, kiedy to wyłaniano największe przedsiębiorstwa Wielkopolski. W hierarchii przedsiębiorstw według dynamiki nakładów na inwestycje czołowe miejsca zajmują firmy, które
osiągają najlepsze, największe zyski, ale także firmy, które jak Miejski Zakład Energetyki Cieplnej wiele inwestują. Panie dyrektorze, znalezienie się Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w rankingu 100 najlepszych firm w Wielkopolsce to ogromne prestiżowe wyróżnienie. Jakie czynniki wpłynęły na to, że udało Wam się trafić do setki najlepszych? No nam się to udało już po raz trzeci, z tym, że w tym roku wypadliśmy, można powiedzieć, najgorzej, ale to dlatego, że nastąpił wzrost gospodarczy, szczególnie z uwagi na eksport innych przedsiębiorstw. Natomiast w naszym przypadku my nic eksportować nie możemy. Wiadomo, że zima nie była zbyt ostra, sroga, co było szczęśliwe dla odbiorców, jak również to, że nie możemy też eksportować ani zwiększać naszej produkcji, tylko utrzymywać się w tym zakresie, co nasi odbiorcy są gotowi zaakceptować. I poza tym też cenę mamy jedną z najniższych w kraju, to też ma wpływ na to. Niemniej cieszymy się z tego 78 miejsca. Jest to tylko o 2 miejsca gorzej niż na przykład potężna firma Farmutil. Niemniej rok temu mieliśmy 44 miejsce, a jeszcze rok wcześniej mieliśmy 38. Inne firmy też startowały, jak na przykład Atatechnik, która w tym roku no, znalazła się dosyć na ładnej pozycji, ale w poprzednich latach, trzeba przyznać, byli na gorszej pozycji. A firma Jenox, która była pierwszą, no, spadła no, też do 49 miejsca, bo nastąpiło duże przetasowanie wśród tych grup. Najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że ten ranking nic nas nie kosztował. To był ranking po prostu za darmo i jednocześnie tam się liczą faktyczne wskaźniki ekonomiczne i dynamika. Tam nic nie jest kupione i dlatego to jest tak ważne, prestiżowe wyróżnienie i będziemy nadal w nim startować. Dziękuję. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej co roku chwalić się może nowymi inwestycjami, które poprawiają jakość usług. Co planujecie w najbliższym czasie, jeśli chodzi o inwestycje, które wpłyną na jakość usług przekazywanych przez zakład? No przede wszystkim w tym roku jeszcze zamierzamy przystąpić do realizacji takie inwestycje jak podłączenie ruchu i w przyszłości przedszkola na ulicy Prusa, dlatego że musimy uzupełnić oszczędności u odbiorców, które czynią i powinni czynić. Wtedy dojdzie do takiego momentu, że się okaże, że te budynki ocieplone w ogrzewaniu kosztują mniej niż ogrzewanie gazowe dwufunkcyjne. Wynika to z tego, że nasza cena jest tak atrakcyjna, że żeby za cenę płaconą za jedną jednostkę ciepła wyprodukować to ciepło z gazu, to wystarczyłoby tylko na 90% zakupu gazu. Przyjmując no, taką rzeczywistą sprawność, jaką pracują kotły gazowe, ja już to przyjmuję 90%, a zdarza się, że to jest poniżej. Dynamika działań Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej widoczna jest właściwie w każdej formie działalności firmy. Jak powiedział pan dyrektor Tadej, przede wszystkim atutem Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chodzieży są dość niskie ceny usług, ale także wielkie nakłady na inwestycje, remonty i udogodnienia, które poprawiają jakość podawanych mieszkańcom Chodzieży usług. Życzymy firmie, by rozwijała się dalej prężnie i pięła się coraz wyżej w rankingach najlepszych firm w Wielkopolsce. W Chodzieskim Domu Kultury w Amfiteatrze Miejskim zorganizowano kolejny wielki koncert. Tym razem chodzieżanie zaangażowali się w ogólnonarodowy program na rzecz budowy polskiego sztucznego serca. Wystąpiły wielkie gwiazdy, m.in. Jacek Stachurski. 11 września, w sobotę, w Chodzieskim Amfiteatrze odbył się niezwykły koncert. Koncert na rzecz programu budowy polskiego sztucznego serca. Celem akcji jest w możliwie najkrótszym czasie pozyskanie 25 milionów polskich złotych i doprowadzenie do rozpoczęcia seryjnej produkcji polskich sztucznych serc. Polskie serce będzie miało cenę eksportową znacznie niższą od urządzeń konkurencyjnych na rynkach międzynarodowych, a dochód z jego eksportu pozwoli na obniżenie ceny dla polskich szpitali, co umożliwi powszechną dostępność dla wszystkich chorych w Polsce. Realizacja kampanii medialnej na rzecz programu Polskiego Sztucznego Serca ma doprowadzić do realizacji różnych przedsięwzięć zapewniających przez 5 lat płynność finansową kolejnym etapom wdrażania programu budowy. W ramach tej kampanii realizowane są m.in. koncerty, które uświetnią najlepsze zespoły muzyczne, soliści oraz artyści kabaretowi. Tak też było na chodzieskim koncercie.
Przed publicznością w amfiteatrze miejskim zaprezentował się najpierw zespół Mini Vox, grupa wokalna z Chodzieckiego Domu Kultury, zespół rockowo-bluesowy Paradox z wokalistą Partyzantem, który współpracował m.in. z grupą Jam, a w dniu 11 września zadebiutował kolejną swoją udaną płytą. Następnie dla publiczności w Chodzieży zaprezentowały się wielkie gwiazdy. Zespół Akt, na co dzień znany z programu Jaka to Melodia, satyryk Bohdan Smoleń z zespołem kabaretowym, a na koniec gwiazda wieczoru Jacek Stachurski. Publiczność w Chodzieży owacyjnie przyjęła wszystkich pojawiających się na scenie artystów. Wszystkich, którzy zaangażowali się w tak ważny program, jak program budowy polskiego sztucznego serca, który ma sprawiać, byśmy wszyscy czuli się jeszcze bardziej bezpiecznie, abyśmy ze spokojem myśleli o trosce o swoje zdrowie i życie. Chodziecka publiczność znakomicie bawiła się do późnych godzin nocnych. Przed największymi gwiazdami, zespołem Akt i Jackiem Stachurskim, wystąpiły zespoły, które rozgrzały publiczność tak, aby mogła ona radośnie spędzać czas w Chodzieckim Amfiteatrze i znakomicie bawić się przy Paradzie Przebojów i Paradzie Gwiazd. Zawsze przy...
To wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu Panoramy Chodzieskiej. Zapraszam Państwa na powtórki naszych programów w sobotę i w niedzielę oraz na Kurier Pilski w poniedziałek o 18.30. A za tydzień w naszym programie m.in. relacja z obchodów dziesięciolecia Chodzieskiego Klubu Gospodarczego oraz ważne informacje dla grzybiarzy. Do zobaczenia.